moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 29 dzień września, już praktycznie końcówka. Godzina 5:13, jadę do Brzuzy na mgły. Mam nadzieję, że dzisiaj będą według ICM-u, który pokazuje, że mają być. No i wykorzystać okienko pogodowe. Tam w oddali widać lampę i po lewej stronie lampy księżyc duży, biały. No także jeszcze ciemno, za godzinkę już będzie słońce wstawało. Także dodatkowa atrakcja, wschód słońca. Zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. No i jestem na startowisku. Godzina 5:40. Słońce za chwilę zacznie wstawać, a księżyc po drugiej stronie. Ja rozkładam sprzęt tak, żeby wystartować tuż po 6, żeby nie budzić mieszkańców. No i moi drodzy, wystartowałem. Jest piękny piątkowy poranek. Gdzieniegdzie mgły. I w sumie o to mi chodziło. Słońce jeszcze za horyzontem. Lecę nad Radomkę. Tam, gdzie jest ich najwięcej. Start był dzisiaj wyjątkowo łagodny przy bezwietrzu. Przed startem troszeczkę wiatr się pokręcił. Najpierw był południowy, tak jak miał być. Potem, zanim się wyszpaiłem, był północny. Potem zmienił się na zachodni. A teraz już po 6:00 jest w tej chwili 6:15. Ustabilizował się. Jest południowy. Cudowny poranek, jakich mało w ciągu roku. Nie zawsze jest okazja, żeby polatać z rana z mgłami, a takie warunki trzeba przede wszystkim wykorzystywać, jak jest okazja. Radomka usłana mgłami, 88 metrów nad gruntem. Głowaczów w mgłach. Polecimy sobie nad Głowaczów. Tutaj są ukryte we mgle słupy wysokiego napięcia, dlatego tutaj nie będę schodził. Dopiero troszeczkę dalej. Uwielbiam troszeczkę się powygłupiać. Oczywiście z dozą logiki. Tak, żeby nie przesadzić. Zejdziemy sobie troszeczkę niżej na mgiełki, bo prawie jak w chmurach. Widać, jak wiatr delikatnie przechodzi nad czubkami drzew, a mgły delikatnie smugają wierzchołki. Bajkowo. No i idę trochę wyżej, żeby skrzydła nie moczyć.
No praktycznie wygląda to wszystko, jakbym leciał nad chmurami. No w sumie mogły to nic innego jak chmury. Tylko przy ziemi. Dobra, przeskoczyłem nad drutami i z powrotem schodzę na tą mgłę. Słońca jeszcze nie widać, idealny moment na przywitanie się ze słońcem. Tak patrzę, może jakiś łoś się trafi, nic nie widzę. No i przelecimy się teraz nad Radomką. Cały czas pamiętajcie o tym, żeby obserwować to, co się dzieje przed wami, żeby nie trafić na przeszkodę. Ja jakieś 200-300 metrów przed sobą widzę słupy niskie, czyli oznacza to, że przede mną są linie niskiego napięcia. To jest to właśnie, co tygryski lubią najbardziej. No i pięknie wyglądające słońce, czerwone jeszcze. Nie okrągłe, tylko jakieś takie spłaszczone trochę. Ale scenografia bajkowa. Mamy wschód słońca, moi drodzy. Kolejny dzień wrześniowy przywitany w powietrzu. No i oczywiście robimy nalot. Trzeba ćwiczyć. Przede wszystkim dużo latać, żeby czuć się bezpiecznie w powietrzu. Tutaj poszarpuję nad Radomką troszeczkę wyżej. Spróbujemy wejść na wyższy poziom. Wyższy level, jak to młodzież teraz mówi. No i pokażę wam okolice z 400-500 metrów. Nie będę wyżej wchodził. Nie ma sensu, bo wyżej chmur nie ma. A dzisiaj najważniejsze są mgiełki. Aktualnie jestem na wysokości 130 metrów. No i pod wiatr oczywiście najłatwiej się wchodzi na wysokość. Cała Dolina Radomki w mgłach. Wyjeżdżałem z pionek, mgieł nie było, teraz widzę, że w oddali na skraju lasu pojawiły się mgły, bajkowo. Fajnie wyglądają te obłoczki nad lasem. Pokażę wam jeszcze, słońce zaczęło mocno świecić, wyszło zza chmur, zza horyzontu. No i cudownie rozpoczęty poranek. Jestem na wysokości 350 metrów. Radomka w okolicy łąk jest delikatnie tylko zasnuta mgłami. W rejonie lasów tych mgieł jest znacznie więcej. Prognoza się sprawdziła, ICM dzisiaj prawdę powiedział, nie oszukał. Awiacja również do 3000, wiatr słaby. Warun wyśmienity. Jak tu nie cieszyć się życiem, prawda? Pode mną miejscowość Stawki. Mijam po lewej Wólkę Brzuską. No i przelecę nad Mąkosy Stare. No i będę powoli wracał na startowisko. Dzień wspaniale rozpoczęty. No i dzisiaj zmykam w kierunku Zakopanego na wieczór. No i jestem, delikatnie mówiąc, na wysokości 400 metrów. No i w całej okazałości możecie zobaczyć okolice Głowaczowa, Ziemia Kozienicka o wschodzie słońca. Moje opadanie w tej chwili jest rzędu metr, półtora. Lecę pod wiatr. Wiatr miał być w porywach do 5 metrów na sekundę, około godziny 7. No i tak mniej więcej będzie. Na łąkach żadnej zwierzyny nie widzę. Wszystko już się pochowało do lasu. Pod wiatr aktualnie moja prędkość jest w granicach 35 na godzinę. Zatankowałem sobie dzisiaj 6 litrów paliwa. Nie wybierałem się dzisiaj gdzieś daleko w trasę. Wyskoczyłem, żeby
przywitać się ze wschodzącym słońcem i popodziwiać troszeczkę poranne mgły. Chcę wam pokazać pięknie unoszące się nad lasem mgły. To jest właśnie to, jak promienie słońca wychodzą przez różnego rodzaju szczeliny. Pięknie to wygląda. Wschód słońca nad Cycelówką Brzuską. Kładziemy paralotnie na macie, tak żeby nie zmokła, i elegancko polatane, pośmigane dzisiaj. Super, jestem naprawdę bardzo zadowolony z dzisiejszego poranka. No i moi drodzy, właśnie wylądowałem, słońce już coraz wyżej, świeci mocno po oczach, ja jestem zadowolony z dzisiejszego lotu. Były mgły, był wschód słońca. Także bardzo serdecznie was zapraszam do oglądania kanału Skrzydła Mazowsza, do odwiedzania. No i do zobaczenia. Cześć!